Tutaj aż pióra lecą, gospodynie wiejskie z Jankowic zgodnie ze starym zwyczajem skubały pierze. Panie godzinami skubały pierze, by było z czego zrobić poduszki i pierzyny. A na tych z gęsiego pierza podobno śpi się najlepiej. Darcie pierza, wyskubki, wydzirki, pierzajki czy szkubki to różne nazwy na odzieranie z gęsich piór chorągiewek od twardych stosin oraz oddzielanie puchu. I to jest nasza tradycja polska, ale przeważnie na Śląsku. Dawniej na wsi, zgodnie ze starym zwyczajem, styczniowe wieczory upływały pod znakiem darcia pierza przez mężatki, panny, dzieci, kumy i sąsiadki, kolejno w większości domów. Przeważnie po sąsiadach się chodziło. Roz do tego sąsiada, roz do tego sąsiada, zbierali się wszyscy i było. Dzisiaj od tego zwyczaju się odchodzi, ale nie wszędzie. Gospodynie z Jankowic w powiecie rybnickim nadal spotykają się na skubaniu pierza, a te przydaje się później do poduszek i pierzyny, które podobno te sklepowe biją na łeb, na szyję. Zdrowe do spaniu, nie takie sztuczne, różne, no, pana ptaki, nasze pierzyny i nasze zygłówki. A pierz i te, co się kupuje w zygłówki, w sklepie, niby są puchowe, to jest wszystko ściżone. Jak po tym spisz, to ci bodzie do uszy. Przy okazji skubania gospodyni śpiewają, opowiadają kawały i rozmawiają. Skubanie pierza, przyjemność. No a jak daleko pamięć sięga. Tak, życie to otwarto księga, dosłownie. No. I stare dzieje się przypominają. Jedna o tym powie, druga o tym powie. Jest wesoło. No i opowiadało się kawały, co tam, kto tam. Za pomoc przy skubaniu pierza nie otrzymywało się nigdy zapłaty. Organizowało się za to tak zwany wyskubek czy szkubnik. Trzeba tym babom też szkubnik zrobić, bo szkubanie pierzy to nie ma żadna robota, ale to jest sama przyjemność, więc za szkubanie pierza my nie płacimy i no mogę poczęstować jedzeniem. Jeżeli gospodyni nie urządziła wyskubka, nie miała co liczyć na sąsiedzką pomoc na drugi rok.